Schabowy schabowym, pierogi pierogami, ale człowiek raz na jakiś czas musi zjeść coś innego. No i właśnie ja lubię takie sklepy, kiedy wchodzi się po prostu i mamy każdy możliwy dział kuchni świata. Czyli mamy tak kuchnię meksykańską, francuską, włoską, tajską, chińską, japońską do wyboru, do koloru. Wtedy tylko zgarniamy do koszyczka i idziemy do domu. No i właśnie wszyscy sobie pomyślą, a to taka droga jest ta kuchnia świata. Rzeczywiście, jeśli kupi się raz na jakiś czas te wszystkie przyprawy i dodatki, no to trochę człowiek wyda. Ale dzisiaj będziemy robić burrito. Nasze dzieci kochają kuchnię meksykańską. Trójka z nich była z nami w Meksyku, kiedy mieszkaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Mieszkaliśmy również w Kanadzie. Dosyć dużo podróżowaliśmy do czasów pandemii, bo teraz to siedzimy po prostu na pupie w domu. No ale zawsze człowiek chce się wybrać w podróż, mimo że nie jest to podróż fizyczna, ale podróż kulinarna, więc dzisiaj będzie burrito. I zobaczymy, ile takie porządne, domowe burrito kosztuje. Dobra, zaczynamy od tego, że rozgrzewamy w garnku, tylko pamiętajcie, że to musi być garnek nie byle jaki. Powinien mieć grube dno, tak jak ten oto garnek. Powinien mieć uszy, za które można spokojnie złapać i nie poparzyć się. Powinien mieć w środku powłokę nieprzewieralną, to znaczy taką, która umożliwi nam spokojne gotowanie bez żadnego przypalania, bez żadnego takiego specjalnej troski, jeśli chodzi o to jedzenie. No i w tym garnku rozgrzewamy trochę tłuszczu. Dobra wiadomość też dla tych, którzy jedzą bez tłuszczu, że w powłoce nieprzewieralnej, w takich garnkach można rzeczywiście również smażyć, piec i gotować bez tłuszczu. Wezmę sobie tę szpatułkę i wrzucamy dużo cebuli. To była cebula nawet większa niż ta, czyli bardzo, bardzo duża, ale ta cebula nam się ładnie podsmaży, to tutaj będzie dużo umami tak zwanego. Tylko musimy po prostu patrzeć, żeby nam się nie spaliła, żeby ten, żeby ta moc kuchenki nie była za duża. Kiedy człowiek kroi cebulę, to co robi? No oczywiście płacze. Dlaczego? Dlatego, że w cebuli są związki siarki. Te związki siarki, tak jak pamiętacie, jak smok wawelski, który pluł siarką, tak samo cebula pluje siarką i te związki siarki docierają do naszych błon śluzowych, podrażniają nam zatoki, śluzówkę nosa, śluzówkę oczu i zaczynamy płakać, a potem kichać. No ale cebula bardzo zdrowa jest, każdy o tym wie i w takim burrito musi się sporo tej cebuli znaleźć. Ale ponieważ jak widzicie tutaj i tam, halo, tu nie ma wentylatora, nie ma wentylatora. Ale za to mam taki oto, zobaczcie, nowoczesny. To jest takie fajne rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy rzeczywiście mają kuchenki bez możliwości zainstalowania wentylatora. Bo na przykład są to malutkie kuchnie, tak? I szkoda tego miejsca nad kuchenką i zawsze tam jeszcze jakieś kieliszeczki i jakieś szklaneczki da się wepchnąć. Więc to jest świetne rozwiązanie. I włączam teraz wentylator. I teraz ten dym zaczyna nie do góry, tylko wchodzi nam do środka i jest pochłaniany w środku. Fajne, nie? No, też mi się podoba. No dobra, urządzenia sobie działają, cebula się podsmażyła. Muszę powiedzieć, że już ma przepiękny aromat. Już jest lekko taka złota. Więc do cebuli dodaję pół kilograma mięsa. Ja bym chciała, żeby to burrito było zdrowsze. Normalnie bym dodała wołowinę, ale wydaje mi się, że mięso z indyka będzie zdrowsze, bo mięso drobiowe ma mniej nasyconych kwasów tłuszczowych. Więc pół kilograma mięsa z indyka. Ten garnek z linii Royal no właśnie świetnie sprawdza się do takiego gotowania. No, długo utrzymuje ciepło, zrobiony jest z odkuwanego aluminium. No i na dodatek nie zawiera ołowiu, kadmu czy PFOA. To jest taka substancja rakotwórcza, która może niszczyć między innymi tarczycę. Do tego dodaję dużo kuminu. Kumin, czyli inaczej kmin rzymski, to jest przyprawa bardzo charakterystyczna dla kuchni meksykańskiej. Wsypujemy. Każdy musi sobie rzeczywiście
odpowiedzieć na pytanie, jak dużo tej przyprawy lubi. Ja lubię bardzo dużo, więc moje burrito będzie bardzo aromatyczne. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Będę dodawać, wtedy kiedy mięso mi się bardzo ładnie już udusi, będę dodawać fasolę oraz kukurydzę. Ale żeby nic się nie zmarnowało, no bo jest to w końcu kanał Ekobosacka, to również użyję wodę zarówno z fasoli, jak i z kukurydzy tutaj do środka, do burrito. Odcedzam wodę z kukurydzy. Tak. Ona ma w sobie tę skrobię kukurydzianą, która też jest bardzo ważna. Przekładam kukurydzę tutaj. Tyk, tyk, tyk. Dobra. To samo robię z wodą z fasoli. Wyszła? Wyszła. I uwaga, wlewam ją do burrito. To jest ten klej, który pochodzi z warzyw. My tę wodę wylewamy, a przecież spokojnie możemy ją wykorzystać. Widzę, że mięso zaczyna już ładnie nam mięknąć. Sól. Posolę trochę. I teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, żeby dodać trochę kwasowości tej całej potrawie, mianowicie koncentrat pomidorowy. Muszę się zastanowić, jak dużo. Myślę, że gdzieś tak połowa opakowania to jest 190 gramów, więc około 100 gramów koncentratu pomidorowego. Niektórzy będą chcieli, żeby to burrito było bardziej pomidorowe. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać, aż mięso zapuka do nas i powie, już jestem miękkie, bierzcie mnie. Słuchajcie, no takie mięso należy dusić co najmniej 20 minut. Zobaczcie, jeśli będzie twarde, trzeba poddusić nawet 30. Bardzo ważny, tak jak powiedziałam, jest garnek, ten akurat rzeczywiście tutaj nic nie przewiera. Nic się nie przepala. No i ważne też jest to, że on jest zrobiony z takich materiałów, że jest bardzo trwały, ma podwójne dno, co zabezpiecza właśnie przed tym przepalaniem i specjalną powłokę, która powoduje, że jedzenie nie przewiera. No i będzie można w takim garnku zrobić kolejne i kolejne i kolejne i kolejne burrito. Jeszcze nie raz. Słuchajcie, moje mięso jest już miękkie, więc tak, najpierw dodaję kukurydzę. Później dodaję fasolę. Fasola jest niezwykle wartościowa, dlatego że jest to białko roślinne, które rzeczywiście powoduje, że mamy mocne mięśnie, mamy w ogóle siłę. No i spokojnie może zastąpić białko zwierzęce. A ta potrawa rzeczywiście jest też bardzo modna. Można powiedzieć, że ona jest fleksitariańska, bo nie mamy tutaj zbyt dużo mięsa. To nie jest burrito złożone z samego mięsa, ale mamy również cebulę, mamy fasolę, mamy kukurydzę i za chwilę będziemy podawać, tylko jeszcze muszę dodać czosnek. Czosnek dodajemy na końcu, żeby ten aromat był silny, wyczuwalny. Dobra. Czosnek dodany. Mieszamy. Muszę Wam powiedzieć, że wyszedł z tego cały gar. Jaki kolorowy. Proszę, zobacz. Mateusz, popatrz, jak ładnie to wygląda. Ha, ha. No i co teraz? I teraz będziemy składać burrito. Talerz. Potrzebny nam talerz, który jest dosyć duży. Gdzie była taka ładna podkładka? Czy ktoś wie? O! Drewno i do tego metal. Bardzo ładne połączenie nowoczesne. Stawiam tutaj garnek na to. I teraz otwieram wrapy. Wyłączę to już. Słuchajcie, no oczywiście można próbować zrobić takie wrapy, takie tortille w domu, no ale kto ma na to czas, powiedzmy sobie szczerze.
Można podgrzać taką tortillę na patelni, tylko króciutko, żeby można było ją potem zwinąć. Można ją podgrzać w mikrofali. Ja bym dodała jogurtu naturalnego, troszkę, żeby to nasze burrito nie było suche. Po całej powierzchni po prostu rozprowadzam. Tak. I teraz, do tego nie byłabym sobą, gdybym nie dodała jeszcze więcej warzyw, czyli sałata. Sałatę delikatnie pokroję. O. Tak, żeby jej nie zniszczyć, żeby te wartości odżywcze pozostały, żeby nam nie zwiędła, nie skapcaniała, powiedzmy sobie szczerze. Wrzucam sałatę. Ja to lubię nawet sporo zieleniny. Do tego burrito. Takie dwie łyżki, no może jeszcze troszkę. Tego ciepłego połączenia z mięsem, tu są pomidory, jest cebula, jest fasola, jest kukurydza. I zawijam. Tak, 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 tak. I proszę bardzo. Chodź tu, nie wychodź. I w zasadzie już mogę jeść, ale jeszcze zapomniałam o czymś, co nie wszyscy lubią i kochają. A mianowicie kolendra świeża. Ja lubię. Niekoniecznie trzeba dodawać. Więc trochę kolendry do środka. No i jak myślicie? Z tej ilości mięsa, czyli z pół kilograma, z jednej puszki kukurydzy, jednej puszki fasoli, jednej bardzo dużej cebuli, 190 g koncentratu pomidorowego, wyszło mi 6 porcji. I uwaga, uwaga, jak myślicie, ile kosztuje takie burrito? Babam! 4,50 za porcję. Smacznego. A! Jeszcze może coś ostrego na koniec, do środka. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie takie domowe burrito pyszne przygotujcie.